Tytuł kursu: Sieci gazowe. Moduł: Dokumentacja projektowa. Temat: Dokumentacja projektowa. Dzień dobry, nazywam się Piotr Kowalski. Jestem projektantem w biurze projektowym. Obecnie nadzoruję i koordynuję pracę zespołu, który zajmuje się układaniem sieci gazowej na nowo budowanym osiedlu. Szefie, jakie czynniki należy wziąć pod uwagę, projektując gazociągnik? W procesie projektowania i realizacji inwestycji sieci gazowych należy uwzględniać warunki geologiczne, hydrologiczne, wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska i zabytków. Wykonanie projektu sieci gazowej jest wymagane przez prawo budowlane nie tylko w przypadkach tworzenia nowych sieci, ale także w przypadkach konieczności zmiany przebiegu istniejących przewodów, np. kolizji z planowaną budową dróg, mostów, domów i innych obiektów. Na tym planie widoczna jest sieć gazowa niskiego ciśnienia. Jakie powinno tam panować ciśnienie robocze? Ciśnienie robocze w projektowanym przez nas gazociągu powinno wynosić do 10 kPa. Na planie gazociągu widzę narysowany kurek główny. Czy są wytyczne mówiące o tym, jaka powinna być lokalizacja kurka głównego? Przyłącza gazowe to odcinek przewodu łączący sieć uliczną z instalacją w budynku. Jego zakończeniem jest kurek główny. Kurek gazowy powinien być usytuowany tak, aby w sytuacji zagrożenia można było odciąć dopływ gazu. Powinien być umieszczony w niepalnej, wentylowanej obudowie, oznaczony tabliczką, na zewnętrznej ścianie budynku lub przed nim. Dostęp do kurka ma wyłącznie właściciel nieruchomości i dostawca gazu. Zapamiętaj, ponieważ gaz może być dostarczony tylko z sieci, obowiązki i prawa użytkownika i dostawcy są jasno określone. Dostawca jest właścicielem przyłącza, kurka głównego i gazomierza. Wykonuje projekt oraz załatwia wszelkie formalności urzędowe związane z wykonaniem przyłącza. Wykonuje budowę przyłącza i nadzoruje ją. Przygotowuje warunki dostawy gazu. Przeprowadza tak zwany odbiór instalacji, zatwierdza jej wykonanie. Ma obowiązek regularnie przygotowywać rozliczenia za usługi. W jaki sposób prowadzony jest odbiór techniczny sieci gazowej? Odbiór końcowy gazociągu polega przede wszystkim na sprawdzeniu zgodności wykonania z projektem, szczelności rurociągu oraz sprawdzeniu jakości użytych materiałów i wykonanych spoin. Odbiór techniczny składa się z odbioru robót budowlanych, rozruchu oraz przekazania sieci gazowej do eksploatacji. Dziękuję za udzielone informacje. Teraz wiem już dużo więcej na temat sieci gazowych. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.